Siemanko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z eksploracji. Dzisiaj pozwiedzamy sobie działki, tak? Które znajdują się naprzeciwko Flextronicsa w Tczewie. Naprawdę, powiem szczerze, nic specjalnego, jakieś ruiny, no ale... że się tak wyrażę, postanowiłem z braku laku to nagrać. Jest tu kilka budynków. Jakiś stawik to był, chuj wie co to było. Jest tu kilka budynków w stanie krytycznego rozpadu. Nawet bez dachów. Cholera wie, co, czy to tornado przeszło, czy co, ale oki. Jeziorko fajne, wow. Dobra, by było co porobić. Zachowajmy takie szczegóły dla siebie. Jakiś pędel szczeka szalony. A sam zagryzie. Nie wiem, żeby dobulić odszkodowania. Jak widzimy, teren jest niczyją własnością. Chociaż możliwe, że do urzędu miasta, czy gdzieś tam jest. Cholera ich wie. Zamknij się, psie, bo mi w nagraniu przeszkadzasz. Dobra, menele tu spali. Widać. To jezioro mamy. Stare, opuszczone. Szalony pies. Jego właściciel. Też szalony chyba. Drugi pies. Jeszcze głośniej. Cześć pies. Dobra. To jest kilka ogółem opuszczonych ruin. Zaczniemy od tych tu, przejdziemy tam jeszcze. Potem na końcu zakończymy sobie po tamtej stronie. O, tu spokojny pies. Nawet. Dobra. Na czym to skończyliśmy, bo przez głupiego psa mi wypadło z głowy. Aha. Dobra. To może tak, przejdźmy do budynku numer 1 po tej stronie dla nas. Jeszcze najlepszy ten, z którego cokolwiek tu zastało. I potem przejdziemy do budynku numer 2, 3, 4, czy jakoś tak. I na końcu stąd się pożegnamy. Tak jakby. Okej. Przejście. O, tam będzie lepsze przejście do tego. Jakieś znajdziemy. Kolejny głupi pies. Ludzie, trzymajcie te psy. Człowieku i syn. Łosień kruchać. Ja pierdolę, weźcie te psy, ludzie. Nie lubię takich miejsc, bo mieszkają tu różni z psami i naprawdę szkoda słów. Okej, a więc jak widzimy, same śmieci. Brak dachu, brak czegokolwiek. Jedynie ściany, pełno szkieł. Jakieś skrzynki. Po piwach można sprzedać. Jakieś menele tu nocowali. Okno. A raczej to, co po oknie zostało. Dobra. Teraz nagramy budynek kolejny. Tak, nie wiem o czym gadać, więc... dzisiaj takie zrąbane nagranie trochę, więc sorki za to. No ale co ja mogę zrobić, skoro nie mam tematów. Na moim kanale teraz na dniach także powinien się pojawić drugi filmik, który będzie z eksploracji starego budynku opuszczonego. Taki dom chyba jednorodzinny to był czy coś takiego, to również powinno się niedługo pojawić na moim kanale. Ale możliwe, że pojawi się pod tym filmikiem, możliwe, że pojawi się za parę dni. Zobaczymy. Kurczę, nie wiem co naprawdę powiedzieć o tych miejscu, bo kompletnie nic nie wiem. Widać, że to były jakieś altanki tylko. Oj, tyle widać. No i część z nich jeszcze jest zamieszkała, ale tak to szczerze mówiąc naprawdę nic nie wiem o tym miejscu. Jakieś żul pralkę rozbijał, widać. Lampa od auta. Zobaczymy sobie. A raczej wyrób lampopodobny. Jak to, co po lampie zostało. Kołpak. Wow. Menel chyba Ferrari próbował budować. Oki. A ja pierdolę, co za droga. Szczerze mówiąc,
chciałem nagrać teraz, ogólnie miał być filmik z innego miejsca całkowicie, ale przychodząc tędy zauważyłem, że znajdują się tutaj opuszczone działki i postanowiłem po prostu nagrać je, tak? Pokazać wam. I to jest kolejny budynek. Jeszcze dwa nam zostały, tak? Tak, jeszcze dwa budynki nam zostały. I będziemy ten filmik kończyć. Okej. Przy okazji tak, zastanawia mnie jedną rzecz. Co tu będzie dalej? Co z tym będzie? Czy to ktoś kupi? Czy możliwe, że tu będzie, będą coś budowali? Naprawdę. Okej, więc zobaczmy ten budynek. O, tam jakaś ruina jeszcze. Wow. Myślałem, że tylko to zostało. Wow. Pokrycia dachowe. Yeah. Zjarany dach. Super. O. Dobra. Nic tam ciekawego tu nie zostało, prawdę mówiąc. Więc... ostatni budynek, tak? No to jest zwykłe ścierwo. Dobra. Ostatni budynek, no i... kończymy. Okay. Ja na radę, jakby ktoś chciał tu przyjść, połazić po tym, to szczerze mówiąc, to nie jest nic specjalnego, więc nie warto. O! Kurwa. Zaraz dokończę. Ale ta jeszcze... kurde, ta nowość! Wow, jaki budynek, jaki dom. Kibel nawet je. Okej. Okay. Robimy test bojowy kibla. Dobra, uwaga. Chwila prawdy. O kurwa. Okej. Okay. Test bojowy kibla. Kibel test przeszedł. Nie pomyślnie. Nie było gówna. Okej. Okay. No, dach założyć, okno wstawić, drzwi zrobić, można by było zamieszkać. No, chociaż okna nie tak dawno były wypierdzielone, stąd widać. Nie tak dawno to było rozwalone, bo nie jest zdewastowane, zniszczone. Okej. Okay. Taka drobna rada, jeżeli chcecie tu wpaść, czy coś połazić po tym miejscu, oczywiście zapraszam na przeciwko Flexa, naszego Flexa, Linksa Trzeska na Malinowskiej, ale... Trzeska Malinowska. Ale powiem szczerze, że nie ma co oglądać, naprawdę. Myślałem, że będzie coś lepszego, ale szczerze mówiąc, to jest po prostu typowa ruina. Uważajcie, jeżeli ktoś by jednak tu miał zamiar wpaść, to uważajcie na różne dziury po jakichś tam szambach, taki tam. Okej, okay. Jak coś to jest na wysokości Flexa, od strony jeziorek takich sztucznych. No okej, to się będziemy żegnać. Możliwe, że jeszcze pod tym filmem dzisiaj nawet się pojawi, a jak nie, to na dniach. Bo nie wiem, czy będę w stanie gdzieś to nagrać. Jeżeli nie, to na dniach się pojawi filmik z eksploracji opuszczonego budynku, domu jednorodzinnego, coś takiego. Nie wiem, co to było, szczerze mówiąc. To się okaże. Jeżeli chcecie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć.